Ostatnim przykładem w tej serii filmów będzie przykład, który zaczerpnęłam ze zbioru zadań autorstwa kruczka Jędrzejewskiego i Kujawskiego. Jest to zbiór, którego sama intensywnie korzystałam, ucząc się fizyki w liceum. Minimalnie zmieniłam dane, ale pomysł pochodzi właśnie z tej książki. I zadanie jest następujące: oblicz promień koła. Takiego litego dysku, o którym wiemy tyle, że w momencie, kiedy punkty na obwodzie poruszają się tak, że wartość prędkości liniowej, szybkość liniowa wynosi 6 m na sekundę, wówczas wartość prędkości liniowej punktów znajdujących się 15 cm bliżej środka wynosi 5 m na sekundę. To jest wszystko, co wiemy. Oczywiście wiemy też, i to będzie nasza metoda kontroli, żeby sprawdzić, czy na pewno nie wyszło nam nic absurdalnego, to to, że nasz szukany promień na pewno jest większy niż 15 cm, to jest pewne, no i teraz tak, zastanówmy się, jak takie zadanie można rozwiązać. Więc tym, co. Łączy wszystkie punkty tutaj tego wirującego dysku, jest ich prędkość kątowa. Jest to taki lity, sztywny dysk, punkty się nie poruszają względem siebie. W momencie, kiedy dysk się obróci, no to oczywiście punkty na obwodzie koła mają większą prędkość. Wartość prędkości liniowej niż punkty, które się znajdują bliżej, natomiast wszystkie punkty w danym odcinku czasu będą pokonywać dokładnie ten sam kąt. No i teraz ten fakt, że prędkość kątowa wszystkich punktów jest wspólna, możemy wykorzystać. Znamy związek między wartością prędkości liniowej punktu znajdującego się w jakiejś odległości od środka wirującego koła z prędkością kątową. Ten związek jest o taki liniowy. Szybkość, z jaką punkt się porusza, zrasta liniowo wraz z odległością od środka. Środek, którego odległość od środka jest oczywiście 0, się nie porusza, a im dalej jesteśmy, tym ta prędkość liniowa ma większą wartość. I to w tym momencie wykorzystamy. Na sam koniec sobie wstawimy dane, natomiast teraz zaczniemy od obliczeń na symbolach i wiemy, że tak, na obwodzie tutaj oznaczyliśmy tę szybkość dużą literą V. Ta szybkość to jest prędkość razy ten nasz nieznany promień. Szybkość liniowa, z jaką poruszają się punkty, Bliżej środka się wyraża jako ta sama prędkość kątowa, ale razy mniejsza odległość od środka. Równa promieniowi minus ta odległość 15 cm, bo mamy powiedziane w treści zadania, że chodzi nam o punkty znajdujące się 15 cm bliżej środka. Czyli mamy takie dwa równania. Tutaj co ciekawe, okaże się, że ta prędkość kątowa nie musimy jej liczyć, ona do niczego nam nie jest potrzebna. No i zauważ, że możemy podzielić równania jedno przez drugie, wszystko jedno. Które przez które, ale być może wygodniej nam będzie podzielić równanie drugie przez pierwsze, czyli V małe przez V duże, dzielimy stronami, a po tej stronie mamy r minus l podzielone przez r, czyli r przez r to jest 1, a tutaj mamy l przez r. Niewiadoma jest jedna, jedyną niewiadomą jest ten promień r, wszystko inne mamy dane. Możemy już do końca ten wzór przekształcić tak, żeby mieć. R duże równa się coś. No jak to zrobimy? Możemy przekształcić tak. L przez R to jest, jeśli tutaj stronami dodamy L przez R i odejmiemy V małe przez V duże w ten sposób, czyli po prostu zamienimy, przeniesiemy to tutaj, a to tu. No to mamy L przez R to się równa 1 minus V małe przez V duże. To się równa inaczej, możemy napisać V duże minus V małe przez V duże. Taki ułamek możemy odwrócić, tak, tutaj mamy R wtedy przez L, to się równa V duże przez V duże minus V małe, i ostatecznie R to się równa L razy V duże przez V duże minus V małe, tutaj możemy przez cały ten ciąg równań możemy prześledzić, że jednostki nam się zgadzają. Tutaj po tej stronie zawsze mamy metry na sekundę, i tutaj również, a tu już mamy. Metry na sekundę przez metry na sekundę, a tu metry przez metry, czyli tu już kolejne równania aż dotąd operują na wielkościach bezwymiarowych, są po prostu liczby. A ostatecznie tutaj mamy promień wyrażony przez odległość L wyrażaną w metrach razy liczba bezwymiarowa, czyli wszystko się zgadza. No i możemy teraz podstawić nasze dane. Tutaj nam wyszedł wzór na szukaną wielkość, niezależnie od danych, a na koniec możemy te dane sobie podstawić. Tak, to to będzie. To będzie tak. Tu mamy 15 centymetrów, czyli 15 setnych metra razy 6 metrów na sekundę, podzielone przez 6 metrów na sekundę minus 5 metrów na sekundę. Czyli tu mamy 6, a tu mamy 1. Metry na sekundę z metrami na sekundę się upraszczają, czyli mamy po prostu 15 setnych metra razy po prostu 6, czy też 15 cm razy 6, czyli 90 m lub też 90 cm. Tak, no gdyby zechcieć to sobie zwizualizować, no to mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tutaj mamy 15 cm, tutaj mamy 6 razy 15, czyli 90. No i rzeczywiście, jeśli tutaj mamy wartość tej prędkości równą 6 metrów na sekundę, tutaj 5. Tak, no ta odległość to jest rzeczywiście 5/6 całego promienia. Punkty odległe o 5/6 promienia mają prędkość liniową równą 5/6 prędkości liniowej. Tutaj na obwodzie wszystko się zgadza. Ten przykład wydał mi się ciekawy, pomyślałam, że warto ci go pokazać. Mam nadzieję, że i Tobie się on przydał. A słyszymy się w kolejnej serii, która już będzie dotyczyła dynamiki ruchu po okręgu. Do usłyszenia!